Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam sprawę, która reprezentuje pewne zjawisko. Zjawisko, którego skali zdecydowanie nie doceniamy. Zapraszam do wysłuchania historii Lauren Ostley. Lauren urodziła się 1 kwietnia 1993 roku w Bostonie w stanie Massachusetts. Była jedynym dzieckiem Mary i Malcolma. Dorastała natomiast w Wayland w stanie Massachusetts. W pewnym momencie jej rodzice się rozwiedli, ale dość równo dzielili się opieką nad córką. Lauren opisywana jest jako drobna, miała zaledwie 150 cm wzrostu, ale bardzo aktywna. Nie sposób było jej nie zauważyć. Grała w tenisa, śpiewała w grupie a cappella, grała na instrumentach, wyjeżdżała na obozy UMCA, najpierw jako podopieczna, a później jako opiekunka. W 2006 roku zagrała główną rolę w przedstawieniu Annie, wystawianym przez Weston Friendly Society of the Performing Arts. Interesowała się także modą. Nic dziwnego, że cieszyła się, dorabiając w sklepie odzieżowym 344. Mimo tych wszystkich talentów i zainteresowań nie była zarozumiała. Wręcz przeciwnie. Zawsze była chętna do pomocy i pozytywnie nastawiona do ludzi. Jej osobowość bardzo dobrze opisuje to, co wydarzyło się, gdy miała zaledwie 12 lat. Właśnie wtedy w Stany uderzył huragan Katrina i dziewczyna wzięła udział nie w jednym, ale w kilku wyjazdach, aby pomóc w odbudowie Nowego Orleanu jako wolontariuszka. Lauren ukończyła szkołę średnią w 2011 roku i planowała jesienią wyjechać na studia na Uniwersytet Elon w Północnej Karolinie. Nate Fujita był pierwszą miłością Lauren. Poznali się w szkole średniej i spotykali według niektórych źródeł nawet przez 3 lata. Nate był członkiem szkolnej drużyny futbolowej i był chyba trochę takim typem chłopaka, który możemy kojarzyć z amerykańskich filmów o nastolatkach. Członek drużyny, którego każdy zna i z którym każdy chce spędzać czas. Nic więc dziwnego, że Lauren i Nate wydawali się być doskonałą parą. I początkowo może nawet ich związek był idealny, ale po jakimś czasie wszystko zaczęło się sypać. Zaczęli ciągle się kłócić. Lauren uważała, że Nate nie daje jej wolności, której potrzebowała. Nie chciał, żeby spędzała czas z kimkolwiek innym niż on sam. Zamiast tego wolał, żeby siedziała z nim w jego domu. Przeglądał też jej telefon. Jej przyjaciele i rodzice nie przepadali za nim. Ojciec Lauren powiedział nawet, że wolałby, żeby jego córka spotykała się z przyjaciółmi, podróżowała i poznawała świat, zamiast ciągle siedzieć w domu Nate'a. Wydawało mu się jednak, że mimo że Lauren może i by chciała z nim zerwać, to ze względu na swoją opiekuńczą naturę nie była w stanie tego zrobić. Lauren i jej przyjaciele rozmawiali nawet na wspólnym czacie o plusach i minusach ich związku. Swoją drogą, skoro Nate przeglądał jej telefon, to na pewno widział tę rozmowę. Sporządzili nawet listę powodów, dla których powinna z nim zerwać. Znalazły się na niej takie pozycje jak: był agresywny, gdy pił alkohol, był wredny dla swojej mamy oraz rodzice i przyjaciele Lauren nie lubili go. A z czasem było coraz gorzej. 1 kwietnia 2011 roku Lauren obchodziła swoje 18 urodziny. Z tej okazji miała zjeść z Nate'em romantyczny lunch. Zamiast tego jednak chłopak po raz kolejny ją zawiódł. Przyszedł naćpany z grupą swoich kolegów. Wściekła i po prostu zmęczona tym wszystkim Lauren uznała, że już dłużej tak nie może i zerwała z nim. Nie pierwszy zresztą raz. Dość często zdarzało się, że ze sobą zrywali i później do siebie wracali. Ale tym razem miało być inaczej. Po wszystkim Lauren była przygnębiona, ale wydaje się, że poczuła ulgę. Skupiła się na planach pójścia na uniwersytet za kilka miesięcy i nowych możliwościach, które się z tym wiązały. Była bardzo podekscytowana. Tymczasem Nate nie mógł się pogodzić z ich rozstaniem. Wysłał nawet do niej list, w którym napisał: naprawdę myślę, że jakaś część ciebie nadal mnie kocha. Musisz tylko pozwolić mi ją odnaleźć. On również wybierał się jesienią na studia. Otrzymał stypendium sportowe na Trinity College, ale nie wydawał się tym cieszyć. Zamiast tego właściwie nie okazywał emocji i nie chciał się z nikim spotykać.
Lauren niepokoiła się o niego i zastanawiała się, jak może mu pomóc. Aż wydarzyło się coś, co przelało czarę goryczy. Dziewczyna wraz z koleżankami urządziła wielką imprezę na zakończenie szkoły. Zaproszonych było 150 osób, więc naprawdę było to spore wydarzenie i mogę sobie tylko wyobrazić, jak ważne było dla Lauren, aby wszystko się udało. Na imprezie pojawił się również Nate, który nie pozwalał jej z nikim tańczyć i domagał się, aby dziewczyna z nim porozmawiała. Gdy lekko go odepchnęła i kazała mu zostawić się w spokoju, wściekły chłopak uderzył w jeden ze słupków podtrzymujących dach namiotu, tak, że namiot częściowo się zawalił na znajdujących się wewnątrz gości. Lauren musiała być dla niego wściekła, ale zachowanie Nate'a bardzo martwiło również jego rodziców. Chłopak był przygnębiony, całymi dniami siedział w swoim pokoju, gdzie codziennie pił i palił marihuanę. Zachowywał się jak nie on. W pewnym momencie matka zabrała go nawet do psychiatry, który stwierdził u niego objawy głębokiej depresji, ale Nate nie zgodził się na leczenie. Zdesperowana matka przyszła więc do sklepu, w którym pracowała Lauren i poprosiła ją, żeby z nim porozmawiała. I dziewczyna zgodziła się. 3 lipca 2011 roku Lauren wyszła do pracy w lokalnym centrum handlowym. Kamery monitoringu zarejestrowały ją około 9:45 rano, gdy szła do sklepu, w którym pracowała, i około 18:45, gdy wychodziła rozmawiając przez telefon. Tego wieczoru miała spotkać się z grupą przyjaciół, ale nie pojawiła się, co było do niej zupełnie niepodobne. Gdyby coś jej nagle wypadło, to na pewno dałaby im znać, żeby na nią nie czekali. Ponadto jedna z koleżanek widziała na plaży samochód Lauren, czerwonego Jeepa. Lauren nie było w środku, ale szyby były opuszczone, a komputer i torebka dziewczyny znajdowały się w środku. Przyjaciele Lauren zadzwonili do jej ojca, który od razu wiedział, że musiało stać coś złego. To, że Lauren nie przyszła na umówione spotkanie, było bardzo niepokojące, a do tego dochodził samochód na plaży. Malcolm doskonale wiedział, że jego córka nigdy tam nie chodzi. Szybko zadzwonił więc na policję, a następnie czym prędzej, z sercem w gardle, pobiegł na plażę. Spędził tam całą noc szukając Lauren, jednak nie przyniosło to żadnych rezultatów. Przy okazji wielu spraw muszę niestety powiedzieć, że policja nie potraktowała zgłoszenia o zaginięciu poważnie i bagatelizowała obawy bliskich, twierdząc, że na pewno nic się nie stało i że dana osoba niedługo sama wróci do domu. W tym przypadku jednak na szczęście tak nie było. Jedną z pierwszych osób, z którymi policjanci postanowili porozmawiać, był oczywiście Nate. Chłopak powiedział, że rozmawiał tego dnia z Lauren przez telefon, a nawet przyjechała do niego po pracy. Ich spotkanie trwało jednak zaledwie 5 minut i 18-latka nie wysiadła nawet z samochodu, a ich cała rozmowa była dość niezręczna. Później odjechała i nie miał pojęcia, gdzie może być. W międzyczasie przyjaciele Lauren dołączyli się do ojca dziewczyny przeszukującego plażę. Policjanci również tam przyjechali i zaczęli rozmawiać z bliskimi nastolatki. Pytali, czy ich zdaniem Nate byłby w stanie skrzywdzić Lauren. Przyjaciele dziewczyny powiedzieli, że co prawda niedawno zerwali ze sobą, ale według nich Nate nigdy nie zrobiłby jej nic złego. 4 lipca, zaledwie kilkanaście godzin po zaginięciu Lauren, rowerzysta jadący wzdłuż Water Row, bagnistego obszaru położonego około 5 mil od domu dziewczyny, znalazł jej ciało z podrżniętym gardłem i owiniętą liną na szyi. Znaleziono także rozciągliwą linkę zaplątaną we włosach. Ojciec Lauren musiał zrobić coś, czego nie powinien robić żaden rodzic. Musiał zidentyfikować zwłoki swojej córki. W tym czasie śledczy dotarli już do nagrań z monitoringu centrum handlowego oraz informacji z telefonu dziewczyny. Mówiłam już, że Lauren rozmawiała przez telefon, wychodząc z pracy. Okazało się, że rozmawiała nie z kim innym, tylko z Nate'em. Wcześniej tego dnia wysyłali do siebie wiadomości, a o 19:45 Lauren wysłała ostatnią wiadomość w swoim życiu. Napisała do Nate'a jedno słowo. Tutaj. Najwyraźniej dojechała do jego domu i chciała go o tym poinformować. Po odnalezieniu ciała Lauren, policja ponownie udała się do domu Nate'a, a właściwie do domu jego rodziców. Tym razem mieli nakaz przeszukania. Nastolatka w tym czasie nie było w domu.
W garażu znaleźli plamę, która wykazała obecność krwi i rozciągliwe linki, takie same jak ta, którą znaleziono we włosach dziewczyny. W piwnicy znaleziono czarną torbę sportową, w której znajdowały się mokre i poplamione błotem buty do tenisa. Inną ukrytą parę butów znaleziono w pustej przestrzeni między sufitem a dachem, do której włas był w pokoju Nate'a. Na tych butach również znaleziono ślady krwi. Ponadto w tej przestrzeni nad sufitem znaleziono również ubrania pokryte krwią. W kieszeniach bluzy znaleziono brud, podobny do tego z bagien, na których znaleziono ciało Lauren. Próbki krwi zostały oddane do analizy i potwierdzono, że była to krew Lauren. 5 lipca 2011 roku, zaledwie 2 dni po zaginięciu nastolatki, 18-letni Nathaniel Fujita został aresztowany i oskarżony o morderstwo. Policja uważa, że Lauren odwiedziła tamtego wieczoru Nate'a, ponieważ jego mama ją o to poprosiła. Lauren nie powiedziała żadnemu ze swoich przyjaciół, że zamierza spotkać się ze swoim byłym chłopakiem. Może uważała, że to zajmie tylko chwilkę i nie ma sensu o tym wspominać, a może podejrzewała, że będą próbować ją od tego odwieźć. Gdy dziewczyna dotarła na miejsce, Nate był sam w domu. Według policji zwabił ją do garażu, gdzie ją zamordował. Następnie zawiózł jej czerwonego jeepa na plażę i wyrzucił klucze do kanalizacji burzowej, gdzie je zresztą później znaleziono. Wrócił biegiem do domu, wsadził ciało Lauren do swojego samochodu i zawiózł ją na bagna. Następnie wrócił do domu, żeby posprzątać. Jak się jednak później okazało, zrobił to bardzo nieudolnie. 13 lutego 2013 roku Nathaniel Fujita stanął przed sądem. Zdaniem prokuratury Nate zabił Lauren, bo z nim zerwała i nie chciała do niego wrócić. Obrona nie ukrywała, że chłopak faktycznie dokonał zabójstwa. Dowody na to były zbyt mocne, aby twierdzić inaczej. Twierdzili jednak, że u Nate'a zdiagnozowano poważną depresję kliniczną, a 3 lipca 2011 roku miał epizod psychotyczny. Zaatakował Lauren, ale przez ten epizod nie mógł zrozumieć, co robi. Według prokuratury takie wytłumaczenie było niedorzeczne. Ich zdaniem Nathaniel doskonale wiedział, co robi, ponieważ po wszystkim dokonał serii świadomych działań, aby ukryć swoje zbrodnie. Wywiózł jej samochód, zabrał zwłoki na bagna, wyrzucił jej klucze, a następnie próbował posprzątać dom i pozbyć się dowodów. Znaleziono też świadka, który twierdził, że widział Nate'a wracającego z bagien do domu. Nie miał koszulki, szyba auta była otwarta i słychać było muzykę. Gdy posprzątał dom, zadzwonił do swoich rodziców i poprosił ich, aby wrócili do domu, aby mogli wspólnie obejrzeć film. 5 marca 2013 roku, po 3 tygodniach procesu, odczytano mowy końcowe. Ławie przysięgłych wydanie wyroku zajęło zaledwie 1 dzień. Nathaniel Fujita został uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia. Został skazany na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Po odczytaniu wyroku ojciec Lauren zrobił coś, na co pewnie niewiele osób byłoby się w stanie zdobyć. Podszedł do rodziców Nate'a i ich przytulił. Wiedział, jak to jest stracić dziecko. Po rozprawie wujek 19-letniego wtedy Nate'a powiedział, że jego zdaniem wyrok jest zbyt surowy, ponieważ nie uwzględniał jego choroby psychicznej. Stwierdził, Nathaniel nie zasługuje na to, żeby go wyrzucić. Przed depresją był młodym mężczyzną o nieograniczonych możliwościach. Choroba psychiczna jest faktem i nikt się o nią nie prosi. W odpowiedzi na te słowa matka Lauren powiedziała: Lauren nie ma przywileju ponownego wyjścia na świat. Wydaje się sprawiedliwe, że Nathaniel też nie powinien. Nie jest jednak pewne, czy Nate faktycznie resztę swojego życia spędzi w więzieniu. Już po wydaniu wyroku Sąd Najwyższy uznał, że nie można karać dożywociem bez możliwości wcześniejszego zwolnienia osoby w wieku poniżej 20 lat. Tłumaczono to w ten sposób, że mózg osoby poniżej tego wieku nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i taka osoba może działać bardziej impulsywnie niż osoba starsza. Nie oznacza to jednak, że dojdzie do jakiegoś wyjścia z więzienia z automatu. W każdym przypadku konieczne będą przesłuchania w sprawie zwolnienia warunkowego, a do rozpatrzenia są wyroki osób z ostatnich 60 lat. Jak na razie nie ma żadnych informacji o zmianie wyroku Nate'a, a przynajmniej ja do takich informacji nie dotarłam.
Rodzice Lauren postanowili stworzyć fundację jej imienia, aby edukować nastolatki na temat zdrowych relacji. Matka dziewczyny powiedziała, że z perspektywy czasu widziała niepokojące znaki w związku jej córki. Jednak w tamtym momencie bagatelizowała je, uważając, że to po prostu zachowanie nastolatków. Kobieta wyliczyła te alarmowe lampki, które w przeszłości ignorowała. Jak sama wyliczyła, były to ilość czasu, jaki spędzał z nią w swoim domu, fakt, że przyjaciele Lauren w ogóle go nie lubili i ile razy próbowała z nim zerwać, a on na to nie pozwolił. Kobieta teraz chce, aby historia jej córki stała się sygnałem ostrzegawczym dla innych nastolatków, żyjących w związkach zawierających przemoc. Fundacja stworzyła nawet film zatytułowany Zrozumienie i zapobieganie przemocy w związku. W filmie znajdują się wywiady z 13 specjalistami, którzy wyjaśniają, jak rozpoznać oznaki przemocy w związku, a także podpowiadają, jak zapobiegać takiemu znęcaniu, a nawet śmierci. A statystyki są przerażające. Według rodziców Lauren w samych Stanach Zjednoczonych codziennie od 2 do 3 kobiet umiera z powodu przemocy domowej. Mają nadzieję, że takie filmy nauczą ludzi, jak radzić sobie z żalem po rozstaniu, z trudnymi emocjami, które nieprzepracowane mogą zamienić się we wściekłość i w efekcie zakończyć się tragicznie. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie i mam nadzieję, że podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.